Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek serii Poradnik Gracza. W tym filmie omówimy sobie keypady. Co to jest, do czego służy? No i odpowiemy sobie też na pytanie, czy warto kupić takie coś. Więc moi drodzy, keypad to nic innego jak wycinek klawiatury przeznaczony typowo do grania, czyli urządzenie, gadżet typowo dla graczy. Miałem okazję testować 3 keypady 3 różnych producentów, o nich opowiem Wam za chwilę. Co musicie wiedzieć z takich podstawowych informacji? Przede wszystkim keypady to świetne narzędzie do gier, ponieważ na żadnej klawiaturze nie będziecie mieli takiego komfortu z ułożenia dłoni. Zobaczcie, keypady są profilowane, niektóre, tak jak ten Razer Orb Weaver, są także regulowane w kilku płaszczyznach, dzięki czemu możemy bardzo dobrze dopasować keypad pod rękę gracza. Ułożenie dłoni na keypadzie jest po prostu rewelacyjne, a gra na tym urządzeniu nawet przez wiele godzin to sama czysta przyjemność. Tak to wygląda w praktyce, moi drodzy. Kładziemy dłoń, przygotowujemy się do walki i możemy grać. Oczywiście lewą ręką sterujemy głównymi funkcjami, takimi jak bieg, czołganie się, rzucanie granatów, funkcje wsparcia itd. A prawą ręką możemy obsługiwać mysz albo skorzystać z zbudowanego joysticka. Przypomnijmy, jak sam keypad wygląda. Zobaczcie, składa się z części klawiaturowej oraz podkładki pod nadgarstek. Bardzo wygodnej, fajnej, dobrze dopasowanej. Sama klawiatura jest też bardzo dobrze kształtem wyprofilowana. Wygodna, ręka może leżeć długo, nie męczy się. Z boku mamy dodatkowe przyciski, Escape, Scroll Lock, Print Screen. Możemy je sobie też skonfigurować. Oczywiście tu przyciski takie do wyłączania głosu, ściszanie i robienie głośniej. Dwie spacje dla graczy leworęcznych, praworęcznych, dowolnie jak gramy. No i same przyciski. Oczywiście w grach te najprzydatniejsze. F1 do F6, 1 do 6, czyli oczywiście w strzelankach mamy tutaj najczęściej różne bronie przypisane. Podstawowe przyciski WSAD, QE często są używane do różnych interakcji, R oczywiście reload. Kształt urządzenia jest bardzo ergonomiczny, dzięki czemu dłoń leży naprawdę komfortowo. Nawet przy długich rozgrywkach nie męczy się za bardzo. Pod kciukiem jest także joystick oraz 2 przyciski. Może on służyć nawet jako swoisty odpowiednik myszki. Joystick działa dość lekko i precyzyjnie, natomiast boczne przyciski są nieco hałaśliwe, tak samo jak użycie joysticka jako przycisku. Możemy jednocześnie mieć zaprogramowane 3 profile z indywidualnymi ustawieniami klawiszy. Także dla każdego profilu możemy dopasować inny kolor podświetlenia. Gameboard Logitech G13 bardzo dobrze trzyma się powierzchni biurka, a to dzięki zastosowaniu licznych antypoślizgowych gumek. Podświetlenie gameboardu bardzo ułatwia grę w zaciemnionych pomieszczeniach. A zobaczcie jeszcze, jak możemy regulować intensywność świecenia. Cóż, myślę, że jest to bardzo duża zaleta tego urządzenia, ponieważ dostosować może się praktycznie do każdego gracza. Możemy ustawić sobie aż 8 różnych zestawów klawiszy. No i jeszcze sekcja kciukowa w wciskaniu. Zobaczmy sobie jeszcze keypad z bliska. Powierzchnia pod dłoń jest miękka i wygodna. Sekcja, gdzie spoczywa dół dłoni, również jest ok. Z przyjemnego materiału. Tutaj mamy logo Razera, jak widzicie. Główna sekcja klawiszy wyprofilowana tak, aby zapewnić maksymalną wygodę grania. Widzicie na pewno strzałeczki, które pod światło tutaj nam się pokazały na środkowych klawiszach, które oczywiście mają służyć jako WSAD lub kursory, jak kto woli.
No i na koniec, moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy warto kupić keypad? Jeśli dużo gramy, tak. Jeśli dużo gramy w gry typu FPS, Battlefield 3, Medal of Honor Warfighter, Counter-Strike i tak dalej, takie urządzenie jest po prostu stworzone dla nas. Tak samo dobrze gra się w RPG oraz wszystkie inne gry, gdzie musimy sterować jakąś postacią za pomocą klawiatury. Ze swojej strony naprawdę polecam takie urządzenia. Dostaniemy je praktycznie w każdym segmencie cenowym. Urządzenia budżetowe do 100 zł, później takie lepsze około 300 zł, no i takie jak ten już topowe za około 500 zł. No i w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo o keypadach, że zainteresował Was ten temat. Może ktoś z Was nabędzie sobie takie urządzenie. Jeśli tak, oczywiście podzielcie się wrażeniami, napiszcie coś pod filmem. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam także na mojego Facebooka. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!